Inicjatywa firm rodzinnych obchodzi dzisiaj swoją pierwszą Wigilię, a my w dzisiejszym odcinku Gospodarczego Kutna sprawdzimy, czym zajmuje się to stowarzyszenie, a w szczególności nasz kutnowski młody oddział. Moja przygoda zaczęła się od tego, że pewnego razu zaproszono mnie przez Newsweek do takiego konkursu bycia ambasadorem firm rodzinnych w regionie łódzkim. I wtedy nagle uświadomiłam sobie, tak jak chyba to się dzieje ze wszystkimi, którzy przychodzą do naszej inicjatywy, że jestem firmą rodzinną, bo wcześniej pracowałam w firmie rodzinnej, nie mając tej świadomości, że to jest firma rodzinna, że pracujemy rodzinnie, że wszystkie tematy poruszamy razem, że ryzykujemy wszyscy swoim majątkiem, że pracuje każdy członek rodziny w tej naszej firmie, że właściwie jesteśmy bardzo zakorzenieni terytorialnie w miejscu, gdzie prowadzimy firmę, że bardzo nam zależy na tym, na naszym otoczeniu, że budujemy to otoczenie, że jesteśmy odpowiedzialni za swoich pracowników. I to wszystko spowodowało, że właśnie również uświadomiłam sobie to, że robię tak, jak te wszystkie inne firmy rodzinne. Naszymi członkami są właściciele firm rodzinnych, ale oczywiście wiadomo, że za właścicielami idą ich rodziny, czyli to nie wystarczy, że ktoś jest tym członkiem, bo on jest po prostu liderem tej rodziny, liderem tego środowiska, a w ślad za nim idzie jego rodzina, idą jego pracownicy, którzy również wszyscy łączą się wokół inicjatywy firm rodzinnych. Zaangażowałam się tutaj jako Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, jako instytucja, która wspiera przedsiębiorczość, a tej przedsiębiorczości rodzinnej w Kutnie jest naprawdę dużo. Natomiast od wielu lat zarówno prowadzę swoją działalność, jak i też współpracuję, czy realizuję różne projekty na rzecz firm rodzinnych. I to głównie z tego powodu. Ta przedsiębiorczość rodzinna jest troszeczkę inna, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Potrzeba jej wsparcia. Cieszę się, że udało nam się tutaj zintegrować tak dużą grupę i jesteśmy naprawdę widocznym oddziałem, zarówno jeżeli chodzi o struktury tutaj nasze wojewódzkie, tak jak i na terenie całego kraju. Jesteśmy widoczni, wyróżniający się. Ja po raz pierwszy z inicjatywą firm rodzinnych zetknąłem się za pośrednictwem pana profesora Andrzeja Blikle i jakby tutaj dużo wcześniej starałem się zaszczepić tę inicjatywę i ten pomysł. Wreszcie znalazł się taki grunt, środowisko ludzi, którzy chciało się zjednoczyć i wspólnie coś zrobić, podziałać. Teraz jesteśmy na takim etapie rozruchu, bo ten koło kutnowskie jest jednym z najmłodszych. Właściwie nie koło, oddział, to jest nasz sukces, ponieważ tak małe miasto jak Kutno jest jedyne na mapie inicjatywy firm rodzinnych, gdzie istnieje oddział, a nie koło. I wszystko przed nami, to wszystko zależy od nas, zależy od ilości czasu, który będziemy chcieli poświęcić, od pomysłów, jakie będziemy mieli, co będziemy chcieli wspólnie zrobić. Ja wstąpiłam do inicjatywy firm rodzinnych Ogólnopolskiego Związku, znaczy stowarzyszenia, bo to nie związek, stowarzyszenia, sama indywidualnie, bo spodobała mi się ich strategia, ich plany i po kilku latach zaraziłam tematem Mariolę Grodnicką, panią prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego i razem postanowiłyśmy powołać coś takiego do życia, tak na spokojnie, nie na ilość członków stowarzyszenia, tylko na jakość. Tylko ci, którzy chcą, tylko ci, którzy się sami do nas zgłaszają, którzy nas podglądają i takim sposobem, jak ja weszłam do stowarzyszenia, zapraszamy kutnowskich przedsiębiorców. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy sami, jedyni ze swoimi problemami, bo problemy firmy rodzinne mają bardzo dużo problemów. Te problemy no, trudno by w tej chwili wymieniać przy tak wyjątkowym naszym święcie wigilijnym, ale wszyscy wiemy, że tych problemów mamy bardzo dużo. Natomiast dzięki temu, że spotykamy się wśród innych firm rodzinnych, uświadamiamy sobie to, że takie same problemy mają inni. Nam wydawało się, że obcy ludzie, a w tej chwili zbliżamy się do siebie dzięki temu, że jednoczą nas właśnie takie problemy. Na pewno największą wartością według mnie jest to, że wzajemna wymiana doświadczeń, spotkania się, porozmawiania, bo przedsiębiorców w naszym kraju dotykają małych, średnich,
dotykają te same problemy. I czasami takie spotkanie może posłużyć temu, że ktoś, kto działa, może działać w zupełnie innej branży, ale może mieć podobne problemy, być może wcześniej z jakiejś sytuacji kryzysowej mógł wyjść. I taka wzajemna wymiana doświadczeń, myślę, że daje bardzo wiele. W ogóle spotykanie się, rozmawianie się, to jest proces twórczy, który może się narodzić. I jakaś taka forma wsparcia, burza mózgów, w ogóle samo to, aby ludzie chcieli się spotykać i przeciwdziałać jakimś problemom, starać się z nich wychodzić, bądź też mieć pomysły na to, żeby uzdrawiać pewne u nas procesy, no to myślę, że to jest ta największa wartość. To wszystko zależy od nas, od tych ludzi, którzy chcą się zjednoczyć, poświęcić swój czas, powtarzam, no i spróbować coś wspólnie stworzyć, wymyśleć, podziałać. Można nawiązać współpracę, można nawiązać nawet w takich okolicznościach towarzyskich, jak na ostatnich urodzinach. Byliśmy świadkami tego, że ludzie biegli z sali balowej po wizytówki, bo trzeba było jakiś biznes przy okazji jednak załatwić, wymienić się, bo ktoś coś, z kimś można było jakąś współpracę nawiązać. Więc to jest takie rodzinne, ale bez zapominania o biznesie. Doświadczenia to jedno. Drugi taki ważny element czy aspekt tej współpracy w ramach inicjatywy firm rodzinnych to też wsparcie merytoryczne ze strony chociażby naszych partnerów, takich jak kancelarie adwokackie, które zarówno w bardzo takiej są w stanie przygotować, skroić ofertę na potrzeby firm rodzinnych i przeprowadzić spotkania, szkolenia też bezpłatne. Także tutaj ta oferta jest bardzo szeroka. Także ze strony innych partnerów, którzy bardzo mocno chcą, widzą rolę firm rodzinnych i chcą z nami współpracować. Także myślę, że tutaj do zyskania przedsiębiorczość rodzinna ma naprawdę bardzo wiele. Żeby się rozwijali, żeby inwestowali, żeby nie zostali w miejscu, żeby się przybywało miejsc pracy u nas na naszym terenie, więc należy mi życzyć wszystkiego najlepszego na święta i w nowym roku. To już korzystając z tego, że przed nami święta, Wigilia, tak jak Pan mówi słusznie, wyjątkowy dzień dla firm rodzinnych szczególnie, ale też nowy rok. Więc oczywiście na ten nowy rok przy okazji też będę te życzenia składała. Życzę wszystkim zdrowia, dużo siły w pokonywaniu problemów, jakie napotykamy w firmach rodzinnych. Życzę również integracji rodzinnej, spokojnych rozmów, porozumiewania się ze sobą, bo tylko w takich rozmowach może rodzina przetrwać, wtedy kiedy się komunikujemy ze sobą, przekazujemy informacje, bo też budując sukcesorów w swoich firmach rodzinnych, ważne jest to, żeby ich wprowadzać do takiej firmy rodzinnej, bo często spotykamy się, że ci młodzi czasem mało uczestniczą w życiu firmy rodzinnej. Znaczy w rodzinie może nie tak, ale w firmie rodzinnej i później nagle oczekujemy od nich, żeby byli sukcesorami, a to nie jest takie łatwe. Oni muszą po prostu przez lata być przygotowywani do tego, ale też cierpliwości dla siebie, zrozumienia. No i przede wszystkim zdrowia, wszystkiego najlepszego. Życzyłabym rozwoju, tak, zarówno w tej części dotyczącej przedsiębiorczości, a ponieważ rodzinna, przedsiębiorczość rodzinna, no to także tego rozwoju, czy tej współpracy w rodzinie, sukcesów, no i łatwości wprowadzeniu swoich firm. Większość firm działających w Polsce, nie tylko, to są właśnie firmy rodzinne, bo może to przy innej okazji. A dzisiaj jest wyjątkowy dla nas dzień, bo Wigilia odbywa się po raz pierwszy. Wigilia Ogólnopolska Inicjatywy Firm Rodzinnych w Kutnie. Dzisiaj jest Ogólnopolska Wigilia Inicjatywy Firm Rodzinnych w Kutnie. I tak właśnie dzisiaj doszliśmy do takiego wniosku, że co roku będziemy robić w innym mieście, regionalnie, no bo oczywiście nie pojedziemy my do Katowic na 3-godzinną kolację, ale Łódź, Włocławek, może Bydgoszcz nam się uda, żebyśmy się wzajemnie odwiedzali i co roku gdzie indziej ta Wigilia była, żeby w takim coraz większym gronie się spotykać.